U początku nowenny przychodzimy z różnymi naszymi pomysłami, naszymi intencjami, z prośbami. Wiemy, czego pragniemy, wiemy, co chcielibyśmy. Natomiast Pan Bóg przez te dni chce nas prowadzić swoją drogą. On chce nam dawać światło, On chce nas poprowadzić według swojego pomysłu, którego możemy jeszcze nie przewidywać, którego może my nie wzięliśmy pod uwagę. I tym pomysłem, jaki Bóg ma wobec nas, podzieli się z nami w swoim Słowie, ale też pokazując nam życie i Słowo świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, tak abyśmy każdy z nas, abyśmy mogli odnieść jakąś korzyść. Jezus mówi do swoich uczniów i do nas dzisiaj: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Każdy z nas ma swój kłopot, swoją troskę, swoje pragnienia, a jednak Jezus pierwsze słowo, które nam dzisiaj daje, w tym słowie mówi: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. A więc odłóżcie swoje troski na bok, odłóżcie swoje pragnienia, swoje niepokoje, swoje braki. To jest pierwsze słowo: ja was umiłowałem. I to tak mocno, jak mnie miłuje Ojciec. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, umiłowanymi braćmi. Trwajcie w miłości mojej. To jest pierwsze, czego nam potrzeba. Przyjąć miłość Boga i trwać w miłości Boga. Jeśli trwam w Jego miłości, wszystko inne się rozwiązuje. Jeśli nie mam doświadczenia miłości Boga, każda trudność, każdy kłopot może mnie zabić. A więc przychodzę, aby się napełniać miłością, aby trwać w miłości. W miłości, którą Chrystus daje za darmo, którą obdarzył nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. To jest pierwsze słowo. Ja was umiłowałem, ja was upragnąłem. A dalej mówi Jezus: wybrałem was. Wybrałem was, abyście szli i owoc przynosili. Ale jest też inne słowo. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Bóg umiłował nas przed założeniem świata. A więc jesteśmy umiłowani i wybrani. Wybrani, aby być Jego przyjaciółmi. Jezus mówi: nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. I przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. Nie nazywam was już sługami, nazywam was przyjaciółmi. Jesteście moi, jesteście moimi bliskimi. Dla was oddaję życie. A wybrałem was nie ze względu na wasze zasługi, ale dlatego, bo was miłuję i chcę was posłać. I tutaj Jezus mówi o tym pierwszym posłaniu najważniejszym. Abyście szli i owoc przynosili, to znaczy, abyście wypełnili przykazanie miłości. Abyście wy tak miłowali, jak zostaliście umiłowani. Abyście miłowali Boga i drugiego, tak jak Jezus nas umiłował. A więc umiłowani, wybrani i posłani. Zobaczcie, to jest słowo dla nas dziś na początek. Zanim cokolwiek zrobiliśmy, Boża miłość jest nałożona na nas, jest nad nami. My jesteśmy wybrani, aby być z Nim, aby być w jedności z Bogiem. I my jesteśmy posłani, aby miłować, aby przynieść owoc umiłowania. I teraz, kiedy patrzymy dzisiaj na świętego Macieja, jak go wybierają apostołowie, zebrali się po zmartwychwstaniu, kiedy już Jezus im się objawił i mówi święty Piotr: potrzeba nam wybrać kogoś po Judaszu, który sprzeniewierzył się posłaniu. A więc tu pierwsze słowo tej możliwości odrzucenia miłości. Zobaczcie, 12 apostołów Jezus kształtował przez 3 lata. Był z nimi najbliżej, jak to możliwe, odpowiadał na ich pytania, nauczał ich, znosił ich wątpliwości, ich trudności, ich zaparcia. I teraz okazuje się, że to wszystko nie wystarczyło dla Judasza.
że on sprzeniewierzył się powołaniu, że on odrzucił Jezusa, że się go zaparł, a nawet go zdradził. I teraz mówią, potrzeba nam wybrać, aby Bóg wskazał kogoś po nim. Zobaczcie, ten wybór. Najpierw to Bóg wybiera nas, a potem my mamy wybrać Jego. Najpierw Bóg nas umiłował, a potem my możemy odpowiedzieć na to umiłowanie. Najpierw Bóg powołał nas do bycia kapłanami, do bycia rodzicami, do życia w dziewictwie, a my dopiero na to powołanie możemy odpowiedzieć naszym życiem. I teraz mówią, dlatego aby wskazać, będziemy prosić, będziemy wołać o Ducha Świętego, aby On wskazał następcę. I postanowiono dwóch i modlili się tak. Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego Ty wybrałeś, aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz. Dali im losy, a los padł na Macieja. I teraz zobaczcie, w tym poszukiwaniu, kogo wybrać, postawili tylko jeden warunek. Ten, który chodził przy Jezusie od początku i który może zaświadczyć o zmartwychwstaniu. Nie może zaświadczyć o samym momencie zmartwychwstania, bo tego nikt nie widział. Ale może zaświadczyć o tym, że widział zmartwychwstałego, że go słyszał, że mógł go dotknąć. Zobaczcie, to jedyny warunek, by dalej być posłanym. A więc muszę doświadczyć umiłowania, muszę doświadczyć bycia wybranym, doświadczyć bliskości Boga, aby dopiero pójść i dzielić się miłością. Maciej doświadczył bliskości, doświadczył miłości, doświadczył wybrania i poszedł posłany. Poszedł tak, jak słyszeliśmy na początku mszy świętej, aby głosić dobrą nowinę. Prawdopodobnie dotarł aż do Etiopii i poniósł śmierć męczeńską. Pośród tych, którzy przyjęli miłość, którzy doświadczyli wybrania i odpowiedzieli na miłość. Dzisiaj w sposób szczególny wspominamy świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. On nieustannie powtarzał o miłości. Miłość miała być w centrum zgromadzenia księży Marianów, które zakładał. Powiedział, kto oddali się od miłości, jakby oddalił się od życia. On miał doświadczenie bliskości Boga, bycia umiłowanym, a potem bycia wybranym. Najpierw, aby pójść do pijarów, aby być zakonnikiem i kapłanem. A później doświadczył dalszego wybrania, aby założyć nowe zgromadzenie ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I poszedł za tym wybraniem i dał się posłać. Jego posłanie było jasne. Miał szerzyć kult niepokalanego poczęcia, miał głosić Ewangelię na wszelki sposób, czynić apostolstwo i miał w sposób szczególny wspomagać zmarłych cierpiących w czyśćcu. Trzy zadania, trzy posłania, którym był wierny aż do samego końca. I chcę przytoczyć fragment z jego biografii napisanej przez Kazimierza Wyszyńskiego na początku XVIII wieku. Człowieka, który umiłował niepokalane poczęcie i który umiłował ojca Papczyńskiego, jak opisuje kres jego życia. Czcigodny sługa Boży, ojciec Stanisław od Jezusa Maryi, pełen dni przeżytych, wyczerpany pracami dla Boga i Jego świętego Kościoła, jako czciciel niepokalanego poczęcia Maryi, aż do ostatniego momentu życia dzielnie walczył, tocząc najcięższy bój. Był wycieńczony wysoką gorączką, trwającą prawie miesiąc, ale dobrowolnie pokutował za dusze cierpiące w czyśćcu. Nie mając już nic wspólnego z tym światem i po zakończeniu obchodzonego w tym czasie jubileuszu, tęsknił już tylko za niebieską ojczyzną. Gdy już czuł zbliżającą się śmierć, po spowiedzi poprosił o święty wiatyk, który przyjął z wielką pobożnością.
Prosił też o ostatnie namaszczenie, które również przyjął z wielką czcią. Teraz, gdy tak często pragnął i wzdychał, aby zostać odłączonym od tego świata i być z Chrystusem, w obecności braci, którym udzielił swego błogosławieństwa, z trudnym do opowiedzenia uczuciem serdeczności i nabożeństwa modlił się wzruszony. Choć bardzo słaby na ciele, ale z pełną świadomością, obejmując krzyż, bardzo spokojnie oddał Bogu ducha. Było to 17 września 1701 roku. Obejmując krzyż, bardzo spokojnie oddał Bogu ducha. Zobaczcie, umiłowany, wybrany, posłany, który dopełnił swego życia. Zawsze kiedy czytam ten fragment, który mówi o tym objęciu krzyża i oddaniu życia Bogu, przypominam sobie ostatnią drogę krzyżową, która była odprawiana za życia świętego Jana Pawła II w Koloseum. I to przejmujące zdjęcie, kiedy święty Jan Paweł II uczestniczył, oglądając w telewizji w drodze krzyżowej i przytulał krzyż, tak schorowany i tak bliski śmierci, gdzie widać było, że jego życie dochodzi do pełni. Dzisiaj to zaproszenie do nas, abyśmy na nowo odkryli to, że jesteśmy umiłowani w Bogu, że jesteśmy przez Niego wybrani i że jesteśmy posłani, aby przynieść owoc, owoc miłości. Jedni w życiu kapłańskim, w życiu zakonnym, inni jako rodzice, jako małżonkowie, inni jako dziewice, inni żyjąc w samotności, jedni jako lekarze, inni nauczyciele, inni jako sprzedawcy, jako ci, którzy kopią rowy melioracyjne, gdzie bądź. Ale jeśli Bóg mnie wybrał, posłał mnie, abym przyniósł owoc miłości. Więc dzisiaj prośmy Boga, abyśmy się odnaleźli w Jego ramionach, jako Jego umiłowane dzieci. Abyśmy poczuli na nowo, na sobie wybranie, jakie Bóg na nas złożył. I abyśmy się poczuli posłani, aby zanieść miłość tam, gdzie Bóg chce, aż do końca, aby nasze życie wypełniło się, tak jak świętego Macieja, świętego ojca Stanisława, świętego Jana Pawła II i wielu innych, abyśmy wypełniwszy to życie, mogli dojść do szczęścia wiecznego.